oraz kolejnego fragmentu Bulwarów Wiślanych. Zaszczycili nas dzisiaj wspaniali goście na naszej uroczystości. Witam przede wszystkim panią prezydent Miasta Stocznego Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Walc, pana wiceprezydenta. Bardzo dziękujemy. Jesteśmy zaszczyceni wizyty państwa u nas. Rozumiem, że może na początek poproszę panią prezydent o kilka słów. Dzień dobry państwu. Jak państwo się domyślają, Wisła jest dla mnie ważna, bo to taki projekt, powiedziałam, w jakimś sensie skrzyżony po 50 latach. Zawsze mnie nadała takim, powiedziałabym, refleksją ta tablica, którą w 1938 roku tam właśnie murowaną, którą żeśmy zatrzymali, jako oczywiście zabytek. I te trzy cyferki, 1, 9, 4 i brak tej czwartej, to znaczy, że przeszkodziła wojna. Oczywiście potem były próby robienia, że tak powiem, w latach 60. różnych elementów. No i wreszcie wydaje się, że Warszawa ma z powrotem Wisłę, a Wisła ma z powrotem Warszawę. Widać, że jesteśmy tutaj tak naprawdę rozpędzeni. W związku z tym dzisiaj to, co państwo zobaczą, to będzie jeszcze pierwszy konkursu na koncepcję. Jeśli chodzi o ten odcinek między Syrenką a mostem Poniatowskiego, który no, już jest bardzo taki, powiedziałam, zniszczony z kilku 10 lat. Też chcę powiedzieć, że tutaj przed przyjazdem dowiedziałam się od pana Marka, że już będziemy robić wkrótce, wchodzimy z robotami na zagrad pod mostem Świętokrzyskim do Syrenki. Także rozpędzamy się dalej. Kiedyś musimy skończyć na Polsce Czerwiakowskim, kiedy się już jest zrobione, więc w zasadzie dobijemy do tego fragmentu i wtedy już będą całe pogłady po tej stronie, która no, wszystkich, powiedziałam, tutaj bardzo cieszy i to jest naprawdę imponująca. Myśmy nawet, powiem szczerze, że nie myślałam, że to będzie tak uczęszczane. Ja tam byłam, tak powiedziałam, z rodziną, nie rzucałem się specjalnie w oczy, więc się czułam jak kiedyś w dawnych latach, a nie teraz tak samo jest, że aż tak trudno, więc w Sopocie na Molo, w sobotę, jak wszyscy się zjeżdżamy. Także takie to było, że tak było odczucie i bardzo się z tego powodu cieszę. I teraz będziemy już dążyć do samego końca. Panie wiceprezydencie, może kilka słów. Ja tylko dodam, szanowni państwo, jak powiedziała pani prezydent, ten konkurs był podwójny. To był konkurs dwuetapowy, w którym na pierwszym etapie wyłoniliśmy 5 prac, które potem między sobą konkurowały na etapie już jakby proponowania rozwiązań wykonawczych. Natomiast ta druga podwójność tego konkursu dotyczyła tego, że wykonawca zwycięskiej pracy wykona dla nas zarówno projekt wykonawczy między pomnikiem Syrenki, jak powiedziała pani prezydent, mostu Poniatowskiego oraz koncepcję dotyczącą dalszego rozwoju bulwarów na odcinku od mostu Poniatowskiego do portu Czerniakowskiego. I to tyle wstępu. Wszyscy chyba jesteśmy bardzo ciekawi wyników samego konkursu, więc ja oddam już głos pani prezes Marii Saloni po to, żeby podzieliła się z państwem informacjami o tym, co zadecydowało jury konkursowe. Ja przy okazji chciałem też powiedzieć jako członek tego jury, chciałem podziękować oddziałowi warszawskiemu SARP-u za pomoc w organizacji konkursu, za przeprowadzenie go w sposób bardzo sprawny, bo konkurs, który bardzo długo trwał. Wszystkim sędziom konkursowym, których macie państwo tutaj przed sobą, też chciałem bardzo podziękować za wkład pracy, za wszystkie przemyślenia. Nie bać się z nami przewodniczącego tego sądu, pana przewodniczącego Maćkowa, który jest akurat architektem z Wrocławia, dzisiaj na spotkanie z prezydentem Wrocławia, więc nie mógł za nim być. Ale też jest pewną taką nowością, że to właśnie do tego konkursu zaprosiliśmy architekta, czy architektów nie tylko z Warszawy, także oni również oceniali projekty pod swoim kątem i uchwalam, że pan przewodniczący bardzo wiele świeżych rozwiązań do tego konkursu również wniósł i bardzo wiele wkładu merytorycznego nam dał. Więc to też jakby taka dla państwa może ciekawostka. Pani prezes, oddaję głos. Dziękuję bardzo.